Siemaneczku, w 175 części Let's Play Wiedźmin 3 oczywiście, a tutaj... A myśliwy, dobra. Upolowałeś coś? No, tam do kogoś strzelasz, ale... Ale chyba ci uciekł, stary, dobra. Ale dzisiaj zajmiemy się zadankiem zlecenie zaginiony syn. Musimy iść do ruin zamku, żeby sprawdzić, co tam się stało. W przednim odcinku było zajebiście ciekawe zadanie, bo był zamach na Geralta. Nieudany. Ale udało nam się dojść do kompromisu z twórcami tego spisku. I sprawdzałem w necie, no nie było opcji, żeby ten wilkołak przeżył. Były, albo walczymy ze wszystkimi, albo tylko z nim. Taki był wybór, nie? Szkoda, że nie mogliśmy powiedzieć o naszych wszystkich przykładach, jak pomagaliśmy potworom. No, bo... Dobra, mam nadzieję, że się nic nie zacięło, nie, bo OBS-ik, nie miałem na wierzchu okna z OBS-em. Znaczy z OBS-em, z Bandicamem, boże, przepraszam. Stare przyzwyczajenia. I muszę po prostu widzieć, czy się aby nie zaciął, albo czy się coś w ogóle nie spieprzyło. Dobra, zlecenie 29 poziom. No więc różnie może być. Już widzę, że w środku jest jakiś... DS. Dobra. Powiesz coś, Geralt, czy tylko tak po prostu? Tam są konie? Wow. Rano od kłów i pazurów na całym ciele, ale to już ślady żerowania. Zginął od uderzenia w głowę. Dobra, to nie zmienia faktu, że ja się z tym biesem chcę tutaj... zainteresować. Okej, czemu masz taką dziwną nazwę? Dobra. Bierzemy oczywiście na mocniejsze ataki. Przydałoby się to ulepszyć. W sumie dosyć często z tego korzystamy. Dobra. Hipnoza, nie lubię tego ataku. Okej, no zaraz będzie koniec. Spróbujemy Igni. Może to cię bardziej zaboli. Dobra. Pięknie, szybkie ataki. Auć. No, żadna regeneracja, kolego. Żadna regeneracja, dobra, ale jednak wolę, jak jesteś troszkę taki otumaniony. Dobra, do tyłu. Pięknie. O nie, 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 bo tutaj złe rzeczy chcesz robić. Na to ci nie mogę pozwolić. Dobra, pięknie. Dobra, super. Trochę się coś zbugowało. Niewiele brakowało, byśmy oberwali. Dobra. Ej, w ogóle zauważyliście, że pasek, jak mam sporo mikstur, już nie jest taki czerwony, tylko jest taki, widzicie, inny kolor ma, nie? W sumie nigdy na to uwagi nie zwróciłem. Dobra. Uwaga. Szybkie ataki. Twardy jest. Auć. No, Geralt. Geralt. Nie świruj. Ej, trochę się baguje nasz koleżka. Znaczy nie słychać dźwięku uderzenia, nie? Marcin unik, ale rzuć znak. Auć, kurde, chciałem zobaczyć, czy coś ciekawego jest, wiecie. Mam punkty adrenaliny załadowane na full. Tylko nie pamiętam, czy mogę je w jakiś sensowny sposób wykorzystać. Ale nie mam tu żadnej podpowiedzi. Dobra, na pewno znak rzucimy wreszcie. Dobra, no i będzie chyba po problemie. Serio? Come on. Dobra. Byłoby teraz zginąć. Dobra. No... What? Co tu się dzieje? Czemu on nie ginie?
Coś się chyba zbugowało z tą jego umiejętnością, mam takie wrażenie. No właśnie. Uciekł do legowiska lizać rany. Muszę go wytropić. A, myślałem, że on umarł i jeszcze rzucił na koniec przed śmiercią hipnozę. Dobra, to ciekawe. Zjadł tylko wnętrzności. Wybredny. No, wyjątkowy okaz. Nie ma. Może bies gdzieś go zaciągnął. Może. Ale tutaj coś ciekawego jest. Nie czyściłem ekwipunku w sumie. No, między odcinkami nie grałem sobie, tylko tutaj przyszedłem. Blisko tej lokacji. A tak to nic nie grałem, więc ekwipunek mamy już w sumie troszeczkę obciążony. Tutaj na górę się nie dostaniemy pewnie w żaden sposób. Nie, dobra. Jest tu coś ciekawego, to są jakieś worki. No nawet fajne rzeczy. A tutaj beczka. Dobra. Weź tam regenerację Geralt porządną. Chyba tu na dół musimy zejść. Pobiegł w tamtym kierunku. Dobra. Tylko, że pewnie zginiemy, czy nie? Nie, tutaj jest zejście nawet. Tylko trzeba ostrożnie. Dobra. Okej, tutaj coś ciekawego jest. Raczej no chociaż ślady mnie tu prowadzą, ale to raczej tutaj do środka wbiegu, nie? Może jednak nie. No zobaczmy, może w środku będzie coś ciekawego, jakieś fanty. Nie, w środku nie ma nic. Dobra, czyli on tak pobiegł do lasu. No nie no, jakby tutaj było jego leże, no to bez sensu, bo za blisko. Dobra, pobiegł w tamtym kierunku. A tu jest w ogóle chyba... A nie, pytajniczek jest tutaj. Dobra, więc jak na niego nie wpadniemy, to raczej go nie będziemy robić. Chociaż wielce prawdopodobne jest, że na niego natrafimy. Przeszedł na drugą stronę. Dobra. Tu najpierw zobaczymy te skrzynie. Ukryty skarb. Spoko. Zbroja. A propos miejsca w ekwipunku, zaraz będziemy mieli problem. Dobra, zobaczmy co to jest. To może to jest pewnie ciężka, tak? Ale 20. Ja mam niestety 8. A tutaj coś jest? Nie, tutaj nic nie ma. Dobra, to powinien być znacznik, bo jak to jest jakaś martwa wieś, to na pewno będzie znacznik. Tylko jeszcze pytanie, w którym miejscu? Dobra, tutaj nic nie ma, bo już by się odblokowało. Tutaj beczka, dobra, spoko. Dobra, bies jest tam. Mamy jego kolejną ofiarę. Posrebrzany klucz, stary pożółkły list. To pewnie jakiś taki mini questik. Kiedy piszę te słowa, masz 6 lat, ja mam 30. Jestem w sile wieku, ale wiem już, że nigdy nie nauczę cię jak strzelać z łuku, jak jeździć konno. Zostałem ranny w łudo, właśnie draśnięty. A coś weszło w krew. Aha, szykuję się do śmierci. Bądź pozdrowiony, synu. Dziedzictwo. Dobra, znajdź skarb używając wiedźmińskich zmysłów. Chyba najpierw skarb zrobimy. Dobra, jest też znacznik odblokowany. Fantastycznie. Gdzie ty ten skarb mogłeś tutaj... Tu już jesteśmy poza obszarem, ale... Ale jakieś znajdźki tutaj są. No, Geralt, proszę cię. Nie blokuj się. Dobra, czy tam była kolejna zbroja, czy mi się wydawało? Nie, rękawice. Kurwa, 16 kilo nam zostało. Myślałem, że na 2 odcinki mi starczy ten ekwipunek, ale... Nie wiem nawet, czy na ten odcinek mi starczy. Tu są jeszcze jakieś...
sorki i ruiny. Ale nie, tutaj nic nie ma. Czasami w takich miejscach mogą być całkiem fajne, przede wszystkim cenne rzeczy, na których możemy zarobić. Oho, dobra, tutaj coś jest. Najpierw takie mniej ważne rzeczy. Dobra. Przeszedł tędy, łamiąc drzewa. A, to bies jest, dobra. Przeszedł tędy. No tak, tak, tak. Łamiąc drzewa. Ale kurde, takie drzewa, no on jest duży, ale to drzewo to też nie jest, kurde, jakieś takie malutkie. No dobra, ale panie, kurde, gdzie pan ten skarb schował, co? Gdzie pan ten skarb schował? Okej, już widzę. Dobra. Mamy dwa unikaty. No fajnie, fajnie, tylko zanim weźmiemy, sprawdzimy to, wróćmy do tego zadania. Teraz daj mi ekwipunek. Krwawy miecz, 22, no to... ha, wiesz, miecz srebrny, 27, też nie? Dobra, to już było. No, takie sobie, a nie, w sumie nie patrzyłem, na jakim poziomie było to zadanko, więc... jak się okaże, że na jakimś 16, no to nie ma co wymagać zajebistych przedmiotów. A panie pies. No trzeba skończyć to, co się zaczęło. Tym razem mi nie uciekniesz. Wow. A ciekawe, że akurat kłen mieliśmy. Tylko, że trochę nie zdążyliśmy z tym kłenem. Nie, 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 to kurde. Niedobrze. Nie możemy mu nic zrobić, nie? Nie, coś tam możemy. Auć. Tylko nie przesadzajmy. Dobra. Ale nie, to chyba... Cholera wie, ja myślałem, że podczas hipnozy nie możemy mu robić obrażeń. To jest ciekawe. Dobra. Skończyły nam się eliksiry. Warto mieć to na uwadze. Dobra, ale on też jest już na wyczerpaniu. Pięknie, a teraz jeszcze żadne dźwięki nie bagują. Dobra. Okej, no i po krzyku. Schowaj broń, Geralt. Długi pazur, mamy unikat. A chyba trofeum z biesa już mamy. Na pewno to nie jest pierwszy ani drugi bies. Wydaje mi się, że jest trzeci albo czwarty na naszym koncie. Też się fajnie prezentuje, tylko czemu jeden róg jest? Bies miał obydwa, a tutaj na trofeum mam tylko jeden, więc ciekawe. No zaraz przeszukamy. Tylko najpierw chcę to sprawdzić. 28, no nie, no niestety nie. Trofeum, nie, trofeum to nie, bo to jest to nasze stare. Nie, w sumie. No nie, no tak, stare, dobra. A to co nam daje? Doświadczenie, no też, ale jednak wolę to. Trofeum z widłogona lepiej wygląda na płotce. Jakby tamten miał kompletne poroże, no to spoko. Żółta koszula, to musi być Olwe. Pomściłem tych chłopaków, chociaż tyle. No nie skończył. To nie była historia ze szczęśliwym zakończeniem. Coś jeszcze tutaj, o, jeszcze skrzyneczki są, tam jest kuferek. Dobra. Schemat, stalowy miecz cechu gryfa, fajnie. Już nie będziemy musieli tu wracać, a propos mieczy, to sobie naprawimy. Może troszeczkę przynajmniej odciążymy ekwipunek. No nie, nic się nie stało. Dobra, mamy po nagrodę wracać, okej. Ale bliżej chyba będzie nam tutaj do tego. Do znaku. Rusz się. Może jeszcze poczekaj, Geralt, bo ja nie wiem, czy ja wszystko stąd zabrałem. No właśnie.
Oj kurde, ekwipunek się nam skończy. No będę musiał go wyczyścić przed następnym odcinkiem. A szkoda, bo zwykle nagrywam dwa pod rząd, nie? Ale dobra, w sumie mam czas, żeby tam, wiecie, sobie poczyścić, więc nie ma tam jakiejś spiny. Dobra. Powiedzmy, że wszystko już zabrane. Kurwa, płotka. Ja nie wiem, czemu ty się kierowałeś na ścianę. Przecież tutaj nawet żadnej drogi nie było. Albo po co ja w sumie wsiadałem na tą płotkę? Też nie było sensu. Teraz lecimy po nagrodę. Raczej nie będzie zadowolony. A nie pamiętam w sumie... czy jak się z nim umawialiśmy. Czy była negocjacja, czy nie. Było negocjacji, nie pamiętam. Dobra, zróbmy sejwik. Witaj. Jak... Ono niezbyt złe, to znaczy niezbyt złe, niezbyt dobre, wręcz fatalne. Złe. Twój syn został zabity przez Biesza. Jedyne co mogłem zrobić, to go pomścić. A mówiłem mu, synku, syneczku, nigdy nic dobrego z Faroe nie przyszło. Zostań lepiej w domu, przyjdzie jeszcze czas na przygody i na sławę. No, stary miał rację. Twoja nagroda. Mnie to złoto szczęścia nie przyniosło. Niech tobie posłuży. Dzięki, trzymaj się. Osiągnięcie odblokowano. Find Orphee. Ciekawe. A nie, a dobra, 340. No i okej. Okay. I okej, okay, fajna sumka. Dobra, i co my dalej chcemy robić? Tu mamy to nie. Tu mamy na 30, które mnie interesują zadankę. Te to raczej nie, bo to jest serce z kamienia. No właśnie. Zlecenia 35 odpada, bo za wysokie. 33 też. 34 tak samo, ale to 29 i 29 też. Ale zanim wrócimy do Nowigradu, czy tam nawet do Kermoren, to zróbmy sobie tutaj te... na Skellige, już wyczyśćmy Skellige w jakimś tam sposób, to jeszcze możemy zrobić. Tutaj zleceń na Skellige nie mamy, poszukiwania... poszukiwania, ale to już kiedy indziej, bo to poszukiwanie wrócimy. Okej, widzę, że tu mamy sporo turniej do wygrania. Dobra, zobaczymy w ogóle, który będzie najbliżej. Po kolei je robimy, jak myślicie? Może po kolei róbmy. Na 30 poziomie. No myślę, że to nie przybije i tak tych walk u Kracha na zamku. Nie, z tamtymi bydlakami, to Boże. To była gehenna tamte walki, to był koszmar. Te raczej takie nie będą, mam taką nadzieję. O, Geralt. Nie świruj. Dobra, mam nadzieję, że będą fajne nagrody pieniężne. To by było spoko, jakieś wysokie zakłady. Witaj, znasz mnie? Słyszałem o tobie. Folan to mój przyjaciel ze szczenięcych lat, a ty uratowałeś mu życie. Słyszałem, że organizujecie tu walki. Dobrze słyszałeś. Jeżeli chcesz, możesz się popróbować. Pewnie. Kim jest mój przeciwnik? A, ciekawski jesteś. Grym jest drwalem. Całą zimę spędza na karczemnych bójkach. W tym sezonie próbował sięgnąć po tytuł mistrza. Ale dupa blada, nic z tego nie wyszło. Chłopak z potencjałem, no ale coś nie poszło w karierze. Jestem gotowy do walki. W takim razie walczcie bez litości, a pamiętajcie o honorze! Dobra, kolego. Ja muszę sobie trochę przypomnieć. A. Dobra. Szybciej! Dobra. Okej, okay, dobra, bo tak kurwa zaczynam cudować i... A niech cię stado koziec. Kurde, no przejebę to, no przejebę to. Ja pierdolę. Ej, no nie, kurwa mać, no. Zwyciężył Grimm, pokonując Geralta Wędrowca. Oczywiście prze... A w ogóle nie było żadnego zakładu o kasę. Samotnie tak wędrować. Dobra, no spróbujmy jeszcze raz. Czy wczytujemy sobie?
Nie, dobra już. Trudno. Chcę walczyć jeszcze raz. Powiedz, jak będziesz gotowy. Bo może sobie wczytałem, bo jakieś osiągnięcie będzie. Czytajmy sobie. Spróbuję innym. Dobra, wczytajmy sobie. Cholera wie, nie... Czekaj, nie, może nie to. Tylko to. No, dokładnie. Jakieś osiągnięcie może, jeśli bez przegranej. Geralt wydał wojnę Erebinowi. Musiałem sobie przypomnieć, no ale widzę, że to nie będzie łatwy przeciwnik. Do pokonania dzikiego gonu potrzebna była potężna magia. Więc Triss i Yennefer zaczęły spokojnie jednoczyć. Musi się udać. Kurde, on często używa szybkich ataków, a nie silnych, bo jak skontrujemy silny w ostatnim momencie, to gościu jest ogłuszony. I to jest fajna technika, tylko że u niego to się raczej nie sprawdzi z tego, co widziałem. No ale zobaczymy. Zobaczymy, no gościu spotkał, jak powiedziałem, z potencjałem. Come on. Proszę tylko, no nie mówcie mi, że coś się zbagowało z wczytywaniem, no. A zaraz się zbagowało i teraz jak loading trwa 2 sekundy za długo, to już się boję, że znowu coś jest nie tak. Witaj. Dobra, bla, 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 bla. Dobra. Kim jest? Dobra. Jestem... Tak. Setków baranów zjadłem, a w tym cztery śmierdzące i żyje. Chybaj się. Fajnie. Szybciej! Dobra. Okej. Coś tam z tej techniki się sprawdza. Tylko musimy być daleko, nie? Żeby on nie miał ochoty na szybkie ataki. Dobra, oj, do tyłu Geralt. Kurwa, nie wyszło tak, jakbym chciał. Dobra. I... pięknie. Pięknie, dobra. No jednak ta technika działa. Zwyciężył Geralt Wędrowiec! Psia krew. Ciekaw jestem, czy poradzisz sobie z Valgardem spod Ker Trolde. Albo z takim Einarem z wyspy Faroe. Bo musisz ich pokonać, żeby zostać mistrzem. Wiem. Wiem, ale już pokonam ich w następnym odcinku. A jaka jest nagroda? 70. Kurwa, trochę mało. Dwa razy tyle byłoby fajnie. Dobra, ale na dzisiaj to tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I co, i trzymajcie się. Na razie, cześć.